No, i mamy to. Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa policjanta w Raciborzu z maja 2021 roku, gdzie Ty, przy kontroli drogowej, go zastrzelił. Zapadł jedyny słuszny wyrok, czyli dożywocie. Ale policja oczywiście nic nie robi sobie z bezpieczeństwa policjantów, i od tamtej pory w kwestii kamizelek i bezpieczeństwa funkcjonariuszy nie zmieniło się absolutnie nic. Zapraszam Was na ten film. Ja jestem Baget, były policjant. Mówię o służbie w policji bez cenzury. Wbijajcie. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, Sierżant Bageta z tej strony. No jest to sprawa, której chyba nikomu nie muszę przypominać. Dwa lata temu, 4 maja, został zastrzelony podczas kontroli drogowej przez Radosława Eś. Policjant Michał Kędzierski, no, czyn absolutnie haniebny. Gość jeszcze chciał tak naprawdę zastrzelić wszystkich policjantów, którzy tam byli, ale zacięła mu się broń. Wczoraj zapadł wyrok w tej sprawie. No Wyrok jedyny słuszny tak naprawdę, który mógł zapaść, czyli dożywocie. Dokładnie to, o co wnioskował prokurator. Wyrok póki co nie jest prawomocny. Ma tam ten cały Radosław Eś. Prawo do odwołania się jeszcze, ale w ogóle nie było go na rozprawie. I pozwólcie, że najpierw przytoczę wam treść całego artykułu, zresztą bardzo dobrego artykułu, według mnie, napisanego przez Gazetę Rybnik. Potem sobie podyskutujemy na ten temat, bo dla mnie jest to że nada ze strony kierownictwa polskiej policji, jak podchodzi do bezpieczeństwa policjantów, jak w ogóle wzięła sobie do serca tą sprawę. Myślę, że no jest, jest to po prostu haniebne, to co robi kierownictwo polskiej policji, szczególnie komenda główna, według mnie. Jak czytamy na rybnik.com, Mm. -hmm. Radosław Eś, zabójca policjanta Michała Kędzierskiego skazany na dożywocie. Poznaliśmy dzisiaj treść wyroku skazującego Radosława Eś za zabójstwo policjanta Michała Kędzierskiego z Boża i próbę zabójstwa dwóch kolejnych mundurowych. Mężczyzna usłyszał wyrok dożywocia. Oskarżony jest jednostką skrajnie zdemoralizowaną. Uznaje się oskarżonego, że w dniu 4 maja 2021 roku w Bożu przy ulicy Hełmońskiego, działając w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej sposobności dopuścił się ciągu przestępstw polegających na tym, że działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia młodszego aspiranta. Micha Michała Kędzierskiego podczas i w związku z pełnieniem przez pokrzywdzonego obowiązków służbowych, związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi i podczas podejmowania interwencji, oddał z bliskiej odległości nie większej niż 1,4 metra co najmniej dwa strzały z broni Glock 17, powodując ranę postrzałową na przedniej powierzchni klatki piersiowej. Drugi strzał szkodził m.in. przeponę żyłę główną dolną, płat wątrowy, powodując obrażenia wewnętrzne, czytała sędzia Grażyna Suchecka. Dalsza część wyroku dotyczyła tego, że Radosław Eś zamierzał zabić jeszcze dwóch innych policjantów, Bogusława W i Michała B, za zabójstwo próbę Zabójstwa, posiadanie broni, narkotyków w domu oraz jazdę pod wpływem alkoholu oskarżony dostał najwyższy wymiar kary, Do dożywocie. Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że oskarżony dopuścił się wszystkich zarzucanych mu czynów, podzielając argumentację prokuratury. Radosław Eś, oddając strzały w kierunku Michała Kędzierskiego i innych policjantów, działał umyślnie. Chciał z nich zabić, oznajmiła Grażyna Suchecka. Sędzia streściła następnie sytuację przed, w trakcie i po zabójstwie. Przypomniała zeznania Radosława Eś, że ten w dniu poprzedzającym zdarzenie odwiózł swojego syna do byłej partnerki w Raci Bożu. Był bo ta miał utrudniać kontakty z synem. Swoje zachowanie uzasadniał reakcją syna na to, że nie chce wracać do matki. Po drodze do Siemoni, gdzie mieszkał oskarżony, kupił dwa piwa, a następnie w domu wypił 8 do 10 piw. Dodał, że zażył lek psychotropowy zlecony przez psychiatrę. Podczas badań nie ujawniono jednak tego leku. Następnego dnia, około 5.30, zadzwonił do swojej żony, że ma dość i jedzie do raci Boża. Zabrał broń, miał elementy munduru policjanta. Broń kupił około 10 lat wcześniej, i trzymał w piwnicy. Oskarżony był w stanie nietrzeźwości, miał 2,36 promila alkoholu. Około siódmej przyjechał do Raciborza w Markowicach na stacji benzynowej kupił czteropak piwa. Pracownicy stacji zaniepokojeni jego widokiem wezwali policję. Mundurowi nie odnaleźli samochodu, którym poruszał się Radosław Eś. Relacjonowała dalej sędzia. Radosław Eś nie wiedział, po co przyjechał pod mieszkanie partnerki. Podejrzewał, że chce skrzywdzić jej obecnego partnera. Na ulicy Stalmacha w Raciborzu zatrzymał samochód, zaczepił pracowników zieleni miejskiej, pokazywał broń. Oskarżony uciekł następnie do samochodu, wzbudził zaniepokojenie wśród przypadkowego kierowcy, który zadzwonił na policję. Usłyszeliśmy. Następnie wydarzenia potoczyły się już bardzo szybko. Na ulicy Hełmońskiego oskarżony został zatrzymany przez patrol policji, w którym znajdował się młodszy aspirant Michał Kędzierski, Radosław Eś. Nie chciał się wylegitymować pod pozorem szukania dokumentu, wyciągnął z tylnej kanapy broń i strzelił dwa razy z bliskiej odległości do policjanta. następnej kolejności wymierzył pistolet winnych policjantów. Nie doszło do kolejnych tragedii, bo oskarżonemu zacięła się broń. Oskarżony dopuścił się zbrodni oburzającej, oddawał strzały, dopóki nie zablokowała mu się broń. Jest osobą skrajnie zlekceważącą stosunek do porządku prawnego. Chciał zabić. Wykorzystał to, że policjant i podeszli do niego bez wyciągniętej broni. Zaczął oddawać strzały jeden po drugim, oznajmiła Grażyna Suchecka. Sędzia nie ma wątpliwości, oskarżony jest jednostką skrajnie zdemoralizowaną. Jego antyspołeczne postawy eskalowały aż do dnia, kiedy zabił policjanta na służbie. Nie zasługuje na życie w społeczeństwie. Dopuścił się swojego czynu z pobudek zasługujących na szczególne potępienie, dodała. Wyrok jest bowiem nieprawomocny, ale jak zaznacza Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gilicach, niezwykle satysfakcjonujący. Cieszę się, że sąd podzielił nasze wnioski. Kara dożywocia była jedyną słuszną i sprawiedliwą karą. W tej Sprawie nie ma żadnych okoliczności łagodzących. Gdyby nie to że zacięła mu się broń, nie wiadomo, ile byłoby tych ofiar. Zaznaczyła Karina spruś. W wyroku nie usłyszał sam oskarżony, który siedzi w tarnowskim areszcie. Nie wiadomo, dlaczego nie udało się z nim połączyć. Na sali nie było nikogo z jego członków rodziny, a nawet obrońcy. Nie wiadomo więc, czy złoży apelację. Sędzia przychyliła się do wniosku prokuratury, by przedłużyć areszt Radeosławowi Eś. Gdyby tego nie zrobiła, skazany mógłby wyjść na wolność do momentu otrzymania wezwania stawiennictwa do więzienia. Przepraszam, że taki długi fragment czytany, ale wydaje mi się, że fajnie to opisuje wszystkie okoliczności. Tego zdarzenia, wszystkie okoliczności tej okropnej zbrodni, co działo się przed, co działo się po myślę, że artykuł taki fajny, bez nacechowania tam napisane i po prostu zrelacjonowany, to tak jak to powinno wyglądać. Teraz, jaka jest moja opinia tego wszystkiego? Słuchajcie, od tamtego czasu pamiętam jak ten chłopak zginął na służbie. Ja byłem w ogóle na pogrzebie jako delegacja z, mojego, z mojej jednostki, no bo to z mojego garnizonu był policjant, który wtedy zginął. No pojechaliśmy tam i w ogóle było tak strasznie, w sensie przykro, no mi się tam ja tam się prawie popłakałem na tym pogrzebie. Widziałem tych wszystkich tam oficerów. Byliśmy smutni, wiadomo. Padło tam bardzo dużo różnych podniosłych słów. Były oczywiście dyskusje w internecie i w telewizji, że tak, że trzeba coś tam zmienić. I wiecie jak wyglądała ta zmiana? Tak wyglądała ta zmiana, że do tej pory policjanci nie noszą kamizelek kuloodpornych. Niektórzy policjanci nawet nie mają wydanych kamizelek kuloodpornych. Ja na przykład nie miałem wydanej kamizelki kuloodpornej. Do służby tak naprawdę musiałem brać jakąś kamizelkę gdzieś tam po koledze, która leżała w magazynie swojej własnej na stan Wydanej nie miałem, nie wiem, tylko wydane, no to co, to, co dostawę, dostaje każdy policjant: pistolet, pałka, gaz i tak dalej. Musiałem sobie sam kupić kamizelkę kuloodporną, której czasami gdzieś tam ktoś przebąkiwał, że mam nie nosić, bo to źle wygląda. Zresztą to samo teraz było widać w Warszawie. Napisałem post o tym na Instagramie, że dowódcy z oddziałów prewencji komendy Stołecznej policji, tak, to wy między innymi możecie mieć krew na rękach policjantów, którym zabraniacie nosić kamizelki kuloodporne, tak jak teraz było na manifestacji w Warszawie, gdzie zabroniliście czerwca policjantom zakładać kamizelki, bo to źle wygląda wśród ludzi. Nie będą wzbudzać zaufania, naprawdę. Przy tam kilkuset tysięcznej manifestacji, zabraniacie, za, zabraniacie zakładać kamizelki tym policjantom. Powiem więcej, jeżeli weźmiemy sobie zapisy przepisów dotyczących alarmowania i w ogóle wprowadzenia alarmów, to według mnie ci państwo, którzy tak zadecydowali, że ci policjanci mają nie mieć wtedy kamizelek, bo to źle wygląda. Jak policjant ma kamizelkę na iluś tam set tysięcznej manifestacji, to przypominam, że mamy stopień alarmowania brawo aktualnie w Polsce i według mnie, panowie oficerowie, nie dopełniliście obowiązków i mam nadzieję, że za to odpowiecie również karnie, nie tylko dyscyplinarnie, ponieważ jak czytamy, po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego, stopień brawo, należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień alfa. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania. jeden, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej lub Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej wprowadzają obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych. Nie mogą wprowadzić, tylko wprowadzają więc jest to oblik. Przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Więc moi drodzy, czy według Was manifestacja na ileś tam set tysięcy ludzi nie jest takim miejscem, gdzie potencjalnie mogą stać się, może stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. No powiedzcie mi sami, mam nadzieję, że akurat dzisiejszy filmik, nigdy się nie pcham do mediów, ale mam nadzieję, że dzisiejszy filmik i właśnie ten stopień alarmowania i to, co zrobili w Warszawie, że zabronili policjantom nosić kamizelek, jeszcze teraz biorąc to przez pryzmat tej sprawy w Bożu mam nadzieję, że to trafi do mediów i mam nadzieję, że ci ludzie z Komendy Stołecznej, m.in. Innymi, będą musieli się tłumaczyć. Prowadza się obowiązek noszenia kamizelek kuloodpornych przez tych policjantów, którzy zabezpieczają takie miejsca, a nie powiedzcie mi, że ta manifestacja, która miała miejsce w Warszawie, nie była miejscem, które potencjalnie może stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Cytuję bezpośrednio z przepisów. No nie powiedzcie mi, że tak nie było. Więc... Teraz szczerze z mojego serca, nigdy was o to nie prosiłem, wysyłajcie ten filmik dalej, jeżeli możecie, to puśćcie go gdzieś dalej, bo dla mnie to jest absolutnie bulwersujące, bo w tym momencie śmierć tego policjanta, z racji Boża, idzie na marne. Ten policjant zginął na marne, i wy, ludzie z KGP, z KSP i tak dalej, macie pośrednio, krew na rękach niestety, bo zabraniacie policjantom nosić kamizelek i ich ciśniecie. I tacy ludzie, którzy zabraniają policjantom nosić kamizelek niestety, ale się do tego przyczyniają pośrednio lub bezpośrednio. Także gratuluję wam panowie oficerowie kolejnej niekompetencji i nieznajomości przepisów. Krobne pewnie jeszcze o tym post na Instagramie, ale w sumie tyle wam chciałem powiedzieć. Nie wiem, no nie mam nic do dodania. Jestem zbulwersowany tą całą sprawą. Znaczy jestem bardzo zadowolony z wyroku, no bo wyrok jest jedyny sprawiedliwy. No ja tutaj w ogóle nie wyobrażałem sobie, żeby inny wyrok niż dożywocie dla takiego antyspołecznego w ogóle człowieka mógł zapaść, ale powtarzam jeszcze raz. Nic się od tamtej pory nie zmieniło. Policjanci dalej nie noszą kamizelek, w ogóle się na to nie uczula. Ja pamiętam, że było takie trochę zesranie, przynajmniej przez miesiąc, czy przez dwa miesiące od y, śmierci tego policjanta, że trzeba było nosić kamiz... znaczy nie, nie nosić, wozić w radiowozie kamizelki, nawet nie było nakazu noszenia, tylko musiały być w radiowozie w bagażniku kamizelki. A czy na przykład, nie wiem, był policja, była policjantka, co ma 1,55 m i miała XXL kamizelkę, czy był policjant, co ma 2 metry i miał Skę, to nikt na to nie zwraca uwagi. Po prostu miały być dwie sztuki i tyle. Sztuka dla sztuki. Jak to zwykle w policji. Liczy się sztuka, nie liczy się policja, nie liczy się złapanie bandziora, tylko liczy się statystyka i liczy się sztuka. I z tym humorystycznym akcentem Was zostawiam. Zapraszam na wszystkie moje social media, do których link będziecie mieli oczywiście w opisie filmu. Jeszcze raz zapraszam Was do udostępnienia tego, puszczenia tego filmu dalej. Trzymajcie się i hej!